Kanału dzisiaj na katowickim rynku. Tutaj serwujemy grochówkę, a znajdą nas Państwo bez kłopotu. To takie duże, czerwono-białe namioty z logiem oczywiście Polskiego Radia Katowice. Pod nimi z kolei mamy takie ławeczki, loże i tam właśnie przyjmujemy znakomitych gości, którzy nas odwiedzają. Kolejnych podjęła Ewelina Kosałka, Pasja. Rzeczywiście w drodze na defiladę, która już od 14 tutaj się rozpoczyna. Ze mną i z Państwem prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek i dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Andrzej Schneider. Dzień dobry panowie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Dzień dobry. My spoglądamy sobie tutaj na spodek, na tą przestrzeń, na ludzi, którzy przechodzą i chyba możemy przyznać wszyscy zgodnie, no, że ciepło nam się robi na sercu, że to świętowanie tak wyszło i tak wygląda. No, od momentu tutaj rozmawiamy rzeczywiście takie wielkie wzruszenie, bo widzimy jak niemal z całych Katowic ten potok ludzi zmierzających tutaj na miejsce defilady. Rzecz myślę naturalna, ale jeszcze niedawno niezwykła. Jak historia sprzed 100 lat może łączyć, a powstania śląskie, pierwsze powstanie i te kolejne, no, dla Instytutu Pamięci Narodowej zawsze chcieliśmy je wpisać, prawda, w tą ogólnonarodową pamięć i to się dzieje na naszych oczach i myślę jakąś malutką cegiełkę do tego przyłożyliśmy. No, wydarzenia sprzed 100 lat to pragnienie mieszkańców Górnego Śląska, żeby być częścią Rzeczpospolitej. Ja myślę, że to nie jest mała cegiełka, to jest ogromna cegła, która tutaj została dołożona, bo przy okazji Święta Wojska Polskiego słowo Powstania Śląskie odmienia się przez wszystkie przypadki, co nas bardzo cieszy, bo w Polsce dowiadują się ci, którzy nie wiedzieli, że takie wydarzenie miało miejsce. Co my w najbliższym czasie mamy jeszcze z takich uroczystości? Wiem, że jutro odsłonięcie pomnika też. Jutro z inicjatywy Muzeum Powstań Śląskich i we współpracy z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zostanie odsłonięta tablica w Piotrowicach koło Karwiny, w miejscu, gdzie rozpoczęło się pierwsze powstanie śląskie. To będzie w sumie pierwsze upamiętnienie, jedyne w tej chwili poza granicami Polski. I musimy dodać, że stanie się to dokładnie w dniu wybuchu pierwszego powstania śląskiego, bo to właśnie w nocy z 16 na 17 sierpnia, 100 lat temu powstanie wybuchło. Panie prezesie, my na koniec, bo panowie zaraz uciekają, bo trzeba wejść do strefy przy defiladzie, możemy przypomnieć ten apel, który pan prezes wystosował do samorządowców, żebyśmy właśnie wspólnie świętowali od teraz. Tak, wystosowałem apel do wszystkich samorządów w Polsce, w miastach, w których są jakiekolwiek ulice związane z historią powstań śląskich, żeby w tych dniach trwania powstania śląskiego wywiesili na tych ulicach biało-czerwone flagi. Taki element ważny, myślę symboliczny, widoczny wpisywania się powstań śląskich w tą ogólnonarodową historię. A dzisiaj 15 sierpnia, Dzień Wojska Polskiego, ten sierpień niezwykle ważny dla Polski, bo 6 sierpnia 14 roku wymarsz pierwszej kompanii kadrowej, później rok 20, zwycięstwo nad bolszewikami, powstanie warszawskie i ten sierpień 80 roku, te polskie sierpnie wpisać też trzeba historię powstań śląskich, pierwszego i drugiego sierpniowego powstania śląskiego, a to się dzieje na naszych oczach. No właśnie, bo dla przypomnienia w poniedziałek 19 sierpnia i będziemy świętować 99. rocznicę wybuchu drugiego powstania śląskiego. Dziękuję panom, zmierzamy wszyscy w kierunku spotka za, myślę, niecały kwadrans rozpocznie się uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, a my zapraszamy także tutaj do nas na rynek, do studia Radia Katowice. Trzy kwadrans.